Wczorajsze trzęsienie ziemi w CPK budzi nadzieję w protestujących przeciwko temu projektowi. Powołany został nowy skład Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego, a w najbliższych dniach będą kolejne zmiany. Między innymi przygotowywany jest audyt spółki. Fatima Orlińska. Pierwsze poważne zmiany w spółce Centralny Port Komunikacyjny to pokłosie tego, co wydarzyło się 15 października. Ci, którzy w ostatnich latach protestowali przeciwko wyburzaniu ich domów i niszczeniu terenów zielonych, dziś pokładają spore nadzieje w nowym układzie politycznym. Co nie zmienia faktu, że aktywiści wciąż zamierzają patrzeć władzy na ręce. Jest to pierwszy dobry krok, pozytywnie odbierany przez społeczeństwo obywatelskie. Niemniej jednak oczekujemy dalszych aktywnych działań ze strony rządu, w tym przede wszystkim usunięcia zarządu spółki. Dojdziemy do konsensusu, który będzie satysfakcjonował wszystkie strony. Przebieg linii kolejowej w ramach budowy kolei dużych prędkości na trasie Katowice, granica państwa, ale i infrastruktura, jaka ma wokół inwestycji powstać, ma dotknąć nie tylko domy prywatnych osób, ale też instytucje, które tak jak na terenie Mikołowa prowadzone są od dziesiątek lat. Stąd też nadzieje na to, że po zmianach, jakie zaszły w spółce, CPK nie będzie w swoich efektach tak drastyczną, jak obawiają się lokalne społeczności inwestycją. Tutaj miała być, przynajmniej do tej pory była zaplanowana, droga technologiczna, która miała być w środku, znaczy może nie w środku, ale tutaj wewnątrz ośrodka, czyli no rozdzieliłoby to, spowodowałoby to, że musiałbym w którymś momencie może przestać funkcjonować, bo ten ośrodek by nie mógł funkcjonować. Więc trzeba by się dobrze zastanowić. No, czy co przyniesie pożytek w ogóle i naszemu regionowi, naszej przyrodzie i regionalnie i ogólnie, globalnie Polsce, tak? Bo te zwierzęta są nie tylko tutaj z naszego województwa. Co oznacza przede wszystkim potrzebę dialogu społecznego, przeanalizowania projektu CPK i wdrożenia takich rozwiązań, które będą mogły zapobiec stratom. Włodarze miast, w których skala protestów w województwie śląskim była największa, już planują spotkać się z nowo powołanymi przedstawicielami spółki. Pierwsze kroki w tym kierunku zostały już poczynione. Wszyscy teraz czekamy na rozmowę z kimś, kto powie, co zrobi nowy rząd. Ja próbuję od czasu zmian rządu umówić się i czekam na nowego przedstawiciela, pełnomocnika do spraw CPK, który by przyjechał do Mikołowa i z nami, przede wszystkim z włodarzami tych miast zaangażowanych, wyjaśnił, jakie będzie stanowisko. Jak podkreśla burmistrz Mikołowa, dla miasta CPK może przynieść korzyści również finansowe, o ile inwestycja zostanie racjonalnie przedstawiona mieszkańcom i rozwiązana tak, by za straty, które ewentualnie poniosą, otrzymali należyte rekompensaty. Zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska przed nową koalicją rządzącą teraz zadanie transparentnego audytu, który ma ujawnić informacje, które w przestrzeni publicznej dotychczas się nie pojawiły.